Jak schudnąć w 2023 roku? Jakie są nowoczesne metody chudnięcia, czyli po prostu spadku masy ciała? O tym wszystkim Wam dzisiaj opowiem. Zaczynamy. 11 lat pracuję prawie z pacjentami, dlatego chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co jest bardzo powszechnym problemem, bo dotyczy 70% mężczyzn i 50% kobiet, czyli nadmierna masa ciała, nadwaga i otyłość. Która jest chorobą i powoduje inne choroby, których jest co najmniej na ten moment 260. I tak, otyłość może powodować nadciśnienie, otyłość może powodować hiperlipidemię, czyli mówiąc tak po polsku, wysoki cholesterol, może także przyczynić się do cukrzycy, do insulinooporności, więc bardzo warto zadbać o to, żebyśmy mogli. Nie dostać tych chorób w przyszłości i dzięki temu będziemy zdrowsi. No dobra, jak to zrobić? Pierwsze, co pewnie myślicie, to dieta, ale chwila, poczekajmy. Pierwsze, co powinniście zrobić, jeśli wasza masa ciała jest za duża, to pójść do lekarza, bowiem wasza masa ciała, otyłość, nadwaga może być spowodowana chorobą, a konkretnie na przykład zaburzeniami hormonalnymi. Co tutaj rzuca się w oczy jako: Pierwsza przyczyna to na przykład niedoczynność tarczycy. To akurat lekarz rodzinny taki jak ja w ramach NFZ-u może Wam zbadać. TSH, FT3, FT4 to są badania, które absolutnie można zlecić w przychodni lekarza rodzinnego i one już mogą dużo Wam powiedzieć na temat waszej tarczycy. Kolejne badania, które warto wykonać. Oczywiście to cholesterol, lipidogram, triglicerydy, które dużo mówią o tym, jak się odżywiacie. Ponadto próby wątrobowe, ponadto oczywiście glukoza, bo być może macie już insulinooporność. Być może macie już cukrzycę. Oczywiście dorzuciłbym do tego tradycyjną morfologię i mocz. O badaniach oczywiście zdecyduje wasz lekarz rodzinny. Nie będę tutaj mu wchodził w kompetencje, ponieważ każdy. Ma inne choroby przewlekłe i inne czynniki ryzyka. No dobrze, zbadaliście się, wszystko jest dobrze, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby schudnąć, prawda? I w tym momencie myślicie, dieta. Jakie diety są najlepsze? Otóż Amerykanie zrobili swoisty ranking diet, i numerem jeden jest tutaj dieta śródziemnomorska. Mówiąc najprościej, chodzi o dużą ilość warzyw, mało złych tłuszczy zwierzęcych. I po prostu dobre samopoczucie. Ponadto dieta DASH, która też opiera się głównie na warzywach, jest dietą dla osób, które mają nadciśnienie lub to jest dieta, która powoduje, że zapobiegniemy tej chorobie. I oczywiście dieta fleksitariańska, gdzie po prostu rzadziej jesz mięsko. Czy lekarz ma się zajmować Waszą dietą? Oczywiście, lekarze nie znają się tak na dietach dobrze jak prawdziwi, profesjonalni, wykształceni dietetycy. Absolutnie przydałaby się tutaj dużo większa współpraca między dietetykami a lekarzami niż teraz jest, niestety. W ramach NFZ uważam, że każdy pacjent powinien otrzymać opiekę dietetyczną. Na razie jest to niemożliwe, ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie możliwe. No dobra, ale ta dieta często działa tak, że po prostu po jakimś czasie Przestajemy być na diecie i znowu jest efekt joju, znowu tyjemy. No cóż, co zrobić dalej? Ćwiczyć. To jest takie bardzo enigmatyczne, a jak ćwiczyć, ile ćwiczyć? Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości 5 treningów wytrzymałościowych, dwa treningi siłowe w tygodniu. To jest naprawdę dużo. Po godzinie 19 mamy jeść? Oczywiście nie ma to sensu. Ponadto Trzeba pamiętać o tym, że są również leki, które powodują, że ten spadek masy ciała, ta utrata masy ciała jest łatwiejsza. Mówię tutaj oczywiście o analogach GLP-1. Zrobiłem film o jednym z tych leków. Jest to tak zwany semaglutyd, ale również jest liraglutyd. Zobaczymy, jak te leki przyjmą się w Polsce. Ponadto są również leki, takie jak Orlistat, które zmniejszają wkłanianie tłuszczy z naszych jelit. I oczywiście. Bupropion połączony z Naltrexonem, który powoduje, że nie masz aż takiego apetytu na niezdrowe produkty, od których jesteś w pewnym sensie uzależniony, bo je uwielbiasz. Jeżeli to wszystko zawiedzie, a pamiętajcie, to jest naprawdę długa droga, to możemy zawsze poddać się operacji. Operacji głównie zmniejszania żołądka. Tylko pamiętajcie, ten żołądek już nigdy nie odrośnie, to jest nieodwracalne. Operacja zmniejszania żołądka może być wykonana bardzo nowoczesną metodą, tak zwane przezprzełykowe zabiegi, wykonywane specjalnym sprzętem, który to zabieg jest i krótszy i daje mniej powikłań. Czy mogę je wykonać na NFZ? No tu teoretycznie odpowiedź brzmi tak, ale oczekiwanie na ten zabieg może być dosyć długie, dlatego opłaca się spróbować samemu zrzucić ten nadmiar masy ciała. Otyłość jest wreszcie chorobą, o której. Wcale nie wiemy aż tak dużo. Myśleliśmy, że wiemy dużo na temat hormonów, które kierują naszym głodem, ale nie jest tak do końca. Pamiętajcie, nie ustawajmy w wysiłkach, aby nasza masa ciała była prawidłowa, żebyśmy nie byli otyli, ale jednocześnie nie stygmatyzujmy tych ludzi, którzy są otyli. Nie mówcie, o ten jest gruby, ten jest chory i przez tego właśnie człowieka musimy płacić wyższe podatki, bo jego choroby nas kosztują jako podatników. Odnośmy się z szacunkiem do swojego ciała i do wszystkich ludzi. W tym całym łańcuszku mającym was doprowadzić oczywiście do prawidłowej masy ciała, nie zapominajmy również o pomocy psychologicznej, o pomocy fizjoterapeuty i oczywiście lekarzy specjalistów, na przykład endokrynologów. Oni wszyscy mogą ci pomóc. Życzę wam prawidłowej masy ciała w 2023 roku. Do zobaczenia.